Cześć moi mili, witam was serdecznie w kolejnym odcinku gry Train Sim World 3. Dzisiaj znajdujemy się na dworcu głównym w Aachen i pojedziemy tą oto jednostką trakcyjną jako ekspres regionalny numer 9, który zmierza do Siegen. My poprowadzimy ten pociąg do dworca głównego w Köln, tam będzie przejęty przez innego maszynistę, a my zakończymy nasz przejazd. Dobra, przygotujmy sobie lokomotywę do jazdy. Nastawnik kierunku jazdy mamy już włączony do przodu, tutaj na ustawienie V, czyli forward. Do tego Control Numpad Enter, włączamy sobie systemy zabezpieczające, otwieramy drzwi po lewej stronie. Poczekamy, aż pasażerowie sobie wsiądą. Chociaż niezbyt dużo się tutaj dzieje. No ale nic nie szkodzi. Systemy mamy włączone, hamulec mam wyluzowany. Tutaj jeszcze popatrzymy. Test. Regulacja jasności. No dobra, wygląda na to, że mamy wszystko, światła z przodu mamy włączone. Wygląda na to, że mamy wszystko przygotowane, w zasadzie już mogę zamknąć drzwi. Dobra, następny przystanek Aachen-Rote Erde za trochę więcej niż 1,5 km. Mamy restrykcyjny monitoring włączony, V-Überwachung, czyli jesteśmy monitorowani do prędkości 45 km na godzinę. Semafor wyjazdowy się zaświecił na zielono, chociaż tutaj ten powtarzacz nie zareagował, o dziwo. Znaleźliśmy mały błąd w grze, potem jak ten semafor tutaj wyjazdowy się zmienił na zielone, to powtarzacz u góry również powinien się na zielono zmienić. Ale nic nie szkodzi, my tutaj uważamy na semafory i ruszamy w drogę. Przed nami jedzie pociąg towarowy, którego raczej nie dogonimy. My mamy się tutaj zatrzymywać na większych stacjach, dlatego jedziemy właśnie Regional Express, ekspresem regionalnym. Jest to rodzaj pociągu regionalnego, który zatrzymuje się tylko i wyłącznie na wybranych stacjach. Jeżeli miałby się pociąg regionalny zatrzymywać na każdej stacji, to miałby oznaczenia RB, Regional Bahn. A tak, możemy tutaj troszeczkę sobie pozwolić, odstępy między stacjami są troszeczkę większe, zatrzymujemy się tylko na tych dużych, na tych wybranych. Od tamtego miejsca minęliśmy znak 100 km na godzinę, do tej prędkości możemy się rozpędzić, monitoring restrykcyjny się już zakończył. Rozpędzimy się tutaj troszeczkę, ale nie za bardzo, za kilometr musimy i tak już hamować, zatrzymać się tutaj na tym przystanku. Aachen-Rote Erde. Delikatnie tu przyhamujemy.
Zobaczymy, ile będziemy mieli dzisiaj spóźnienia. Już dawno nie jechałem przejazdów regionalnych, już dawno nie jechałem jednostkami trakcyjnymi, także może być dzisiejszy przejazd dość ciekawy. Zobaczymy, ile zrobię błędów, ile będę miał nagłych hamowań i ile będę miał przymusowych postojów. Przyznam, że ostatnio w ogóle nie miałem zbytnio czasu na granie w Train Sim World 3. Jak wszyscy wiemy, życie ma swoje priorytety, które należy jako pierwsze wykonać. Granie na komputerze dopiero po tym, jak wszystko wykonamy. O, patrzcie, jaki fajny na screenshota temat. Aż sobie tutaj troszeczkę przybliżę i sobie zdjęcie zrobię. Sporo ludzi wysiada tutaj na tej stacji. Chyba cały pociąg zaraz tutaj się opróżni. Nawet nie wiedziałem, że tyle osób się zmieści do tej jednostki trakcyjnej. Sporo ludu. Dobra, 1,5 minuty mamy jeszcze postoju. Co to za jednostka? To jest jednostka o oznaczeniu Bauraje 442, talent 2, 442, zawsze tutaj te trzy pierwsze cyfry na jednostkach trakcyjnych, jest to numer serii pociągu, Bauraje tak zwana. W Niemczech pieszczotliwie nazywana jako Chomicze Poliki. Właśnie ze względu na tą okrągłą tutaj budowę czoła jednostki trakcyjnej, tutaj te zderzaki wyglądają właśnie jak takie chomicze poliki, które są napełnione czymś tam, jedzeniem najczęściej. Ja i właśnie Niemcy tak pieszczotliwie tutaj sobie tą jednostkę nazywają. Ja ją tak dla ułatwienia nazywam chomik. A w sumie daleko od swojej pieszczotliwej nazwy nie odbiega także. Bardzo fajna jednostka, bardzo lubię nią jeździć. Mieliśmy tu właśnie zapowiedź, bardzo często się pojawiało w komentarzach, żeby zapowiedzi było. Tutaj była zapowiedź, żeby uważać przy krawędzi peronów, ponieważ drzwi zamykają się automatycznie. No nie tak automatycznie, my musimy wyzwolić zamykanie, ale ogólnie drzwi się zamkną same z siebie. Są tutaj dwa rodzaje zapowiedzi. Jeden jest, żeby uważać na krawędź peronu i odstęp między pociągiem. I tutaj właśnie teraz była zapowiedź o tym, że drzwi zamykają się automatycznie. Bardzo często właśnie w komentarzach pojawiało się, żeby trochę o tych zapowiedziach w tej grze powiedzieć. Tutaj właśnie mieliśmy bardzo dobry przykład na jedną z nich. Może na następnej stacji będziemy mieli tyle samo szczęścia, żeby się również ta druga zapowiedź pojawiła. My możemy się rozpędzić do prędkości 100 km na godzinę. Następna stacja Stolberg im Rheinland, dworzec główny, Hauptbahnhof, dworzec główny. Dzisiejszy przejazd będzie miał naprawdę sporo koncentracji kosztował. Patrzcie. Malowania lokomotyw Intercity podpięte do składów regionalnych. Widocznie zaczyna im brakować normalnych czerwonych lokomotyw do przejazdów regionalnych. No to już zaczęli podpinać białe Intercities. Od tego miejsca wolno nam jechać 140 km na godzinę. Bardzo dobrze, ta jednostka jest w stanie tutaj się do tej prędkości rozpędzić. Nawet jest w stanie ta jednostka jechać 160 km na godzinę, co można nawet tutaj po prawej stronie odczytać. Höchste zulässige Geschwindigkeit 160 km na godzinę. Bardzo dobrze, tej prędkości będziemy tutaj potrzebować, żebyśmy mogli utrzymać nasz rozkład jazdy.
przeciwnym wypadku byłyby małe problemy. Tak dla porównania, ostatnio sobie zrobiłem scenariusz tak z czystej ciekawości. Chciałem sobie zrobić scenariusz na linii z Koblenz do Mainz. I tam się chciałem przejechać pociągiem. Baura jest 143, która maksymalną prędkością 120 km jest w zasadzie o wiele wolniejsza niż prędkość, która tam bardziej obowiązuje. Tam są prędkości do 130-140 km. I przyznam, że nie byłem w stanie utrzymać rozkładu jazdy. Na pierwszej stacji miałem już minutę opóźnienia, na kolejnej stacji miałem już dwie i tak dalej. Praktycznie nie mogłem utrzymać rozkładu jazdy, nie mogłem utrzymać punktualności właśnie ze względu na to, że jednostka była po prostu za wolna. Ale tutaj tego problemu raczej nie powinniśmy mieć. Maksymalna prędkość 160 km na godzinę. Będziemy mogli to osiągnąć bardziej tam na tym odcinku pociągów szybkobieżnych, pociągów ekspresowych. Zobaczymy, jak to będzie. Za 2 km przystanek, za 2 km mamy postój. Przyznam, że dzisiejsza aura taka słoneczna, jesienna, zapowiedź ograniczenia prędkości do 120. Przyhamujemy troszeczkę naszą przepustnicą, w której jest również hamulec wbudowany. Prowadząc tą jednostkę, nie musimy wcale tego hamulca zespolonego używać. Możemy tutaj normalnie wyhamować przepustnicą. Taka multiprzepustnica, bym to tak nazwał. O, hamuj, kurczę, bo troszeczkę za szybko tutaj podjeżdżamy. Żebym zaraz nie przestrzelił przez semafor, bo byłoby głupio. Bardzo dobry hamulec. Jak widzicie, praktycznie z wysokiej prędkości byłem w stanie wyhamować tylko i wyłącznie tutaj tą multiprzepustnicą. Brakuje mi wyrazu w tym momencie. Taka kombinowana przepustnica. Kawałek podciągniemy, zatrzymamy się tak, jak nam tutaj gra każe. Dobrze jest, otwieramy drzwi po lewej stronie i znowu czekamy, aż pasażerowie sobie tutaj wyjdą i ci, co potrzebują, wsiądą po prostu do pociągu. Bardzo fajnie tutaj jest zrobione, bardzo fajnie jest tu zanimowane. Popatrzcie, żeby pasażerowie nie mieli problemu z wejściem do pociągu. Przy otwieraniu drzwi wysuwa się tutaj taki stopień, który zmniejsza ryzyko wpadnięcia między pociąg a krawędź peronu. Tu była właśnie zapowiedź, żeby uważać na ten odstęp między pociągiem a krawędziom peronu. Sekund. Fajnie, że to jest właśnie zrobione tak, że te postoje są tutaj trochę dłuższe. Zawsze mnie w tej grze denerwowało w innych przejazdach, że pociąg tyle co wjeżdża na stację, nie minęło nawet 30 sekund i już każe nam cała gra tutaj ruszać w dalszą drogę. Te postoje takie, no nie wiem, jak metro w Berlinie. Jak się pociąg zatrzyma, to szybko i jedziemy dalej. Nie no, nie musi być. Zamykamy drzwi, bo już możemy odjeżdżać. Następna stacja, Eschweiler, dworzec główny. Tutaj zaraz wam coś fajnego pokażę. Wszystko tutaj na tym i Fahrplan tutaj jest, czyli rozkład jazdy. Wszystko jest tutaj ładnie po niemiecku napisane.
Tutaj są wszystkie skróty również po niemiecku. Nächste Halt tutaj również jest pokazany. A odwracamy się tutaj. Pociąg. Pociąg 1 i pociąg 2. Mamy tutaj dwa pociągi w zasadzie złożone w jeden. Co można tutaj... Czekajcie. O, tutaj można zobaczyć. Są dwie jednostki połączone razem ze sobą. Dwie jednostki, dwie czteroczłonowe jednostki. To też jest bardzo ważne. Czteroczłonowe. Duże, duże jednostki właśnie są jednym z wariantów tych składów. Mamy tutaj jeszcze malutkie, dwuczłonowe jednostki, trzyczłonowe, czteroczłonowe, no to właśnie nimi jedziemy. Pięcio- i sześcioczłonowe. Chociaż tych pięcio- i sześcioczłonowych jest dość mało. Ponieważ ich dość nie wyprodukowali ich aż tyle, nie było aż takiego zapotrzebowania na tak duże jednostki. Po prostu Niemcy woleli bardziej, chyba było bardziej praktyczne dla nich właśnie, żeby złączyć dwie czteroczłonowe jednostki w jeden pociąg i takim właśnie pociągiem kursować. Tam był znak ograniczający prędkość do 110 km na godzinę. Z czym raczej problemów nie będziemy mieć. Problem będzie na pewno, jeżeli coś przeoczę, albo będę się bawił w kamerze zewnętrznej i miniemy jakiś sygnał, który należy potwierdzić. Takie standardowe sytuacje nagłego hamowania, jeżeli chodzi o moje przejazdy. Normalnie, jeżeli nie rozmawiam z wami, jeżeli sobie po prostu jadę prywatnie, z włączonymi systemami bezpieczeństwa, nie mam tego problemu, bo się bardziej mogę skoncentrować na tym, co się przed pociągiem dzieje, ale jak się bawię kamerą, chcę wam coś pokazać, chcę wam o czymś opowiedzieć, no to wtedy zazwyczaj się jakieś problemy pojawiają. Zaczniemy już hamować, bo to zaraz tutaj znienacka nam stacja wyskoczy z zakrętu i będzie problem. Ile koncentracji. Musimy się tutaj zatrzymać tak, jak nam gra pokazuje. W najlepszym przypadku na halte punkt. Tutaj wam zaraz jeszcze coś pokażę. Coś mi się teraz właśnie skojarzyło. Otworzymy tylko drzwi z prawej strony tym razem. Pozwolimy pasażerom wsiąść. Mamy tutaj 30 sekund, a ja wam coś pokażę. Tutaj takie są znaki. Jest to literka H i pod spodem pisze ilość metrów. Są to tak zwane halte punkty, punkty zatrzymania pociągu. W tym przypadku jest to halte punkt dla pociągu o długości 210 metrów. Jeżeli się przejedziemy kamerą troszeczkę dalej, tu jest kolejny halte punkt. Jeżeli nie ma pod spodem żadnej cyfry, żadnych metraży, to jest halte punkt obowiązujący dla wszystkich pociągów. Także jeżeli nie wiecie, jak się macie zatrzymać, w którym miejscu macie się zatrzymać, to macie się zatrzymać zawsze przed tym znakiem. Taka mała ciekawostka tutaj. Mogłem teraz się tak skojarzyłem, że mogę wam coś o tym opowiedzieć. W Polsce jest podobny znak, tylko troszeczkę inaczej wygląda. On jest bardziej taki trójkątny i pod spodem też pisze metraż. Z tego, co kojarzę. Dobra. Następny przystanek Langerwehe za 7 km. Niby kawałek jest, ale zobaczycie, jak to szybko zleci. 110 km na godzinę obowiązuje. Pamiętamy, stał tam znak przed tunelem mówiący o prędkości 110 km.
Ale tutaj po prawej stronie już wypatruję nowych ograniczeń. Wiem, że tutaj się właśnie... O, jest i ten znak. 160 km na godzinę. Od tego miejsca można naprawdę szybko jechać. Właśnie tak kojarzyłem, że zaraz tutaj powinien się znaleźć znak mówiący o podniesieniu dozwolonej prędkości do 160 km na godzinę. My się do tego dostosujemy. Przepustnicę ustawiam na maksymalną moc, żeby się po prostu szybko rozpędzić. Tak teraz patrzę i się zastanawiam. Muszę wam przyznać, że te stare dodatki mają o wiele lepsze oświetlenie, ogólne oświetlenie gry niż te nowe dodatki, które wyszły do Train Sim World 3, typu Castle Würzburg, albo Bremen Oldenburg, albo Cajun Pass. Te nowe dodatki są strasznie jasne, mają bardzo dużo jasności w sobie i nie jestem w stanie tego niczym wyłapać. Tutaj, jak widzicie, mam włączony w zasadzie reshade, ale ten reshade tylko troszeczkę farby, kolor, nasycenie farb podnosi i mam tutaj taki bloom włączony. Porównując, ostatnio robię bardzo dużo screenów z tej gry, które postuję na Facebooku i na Instagramie i właśnie widzę po screenshotach, która linia kolejowa, który dodatek ma lepsze lub gorsze oświetlenie. Zapowiedź ograniczenia do 80 km na godzinę od następnego semafora obowiązuje 80. Tak przy okazji, jak już wspomniałem o Facebooku i Instagramie, pod spodem macie linki do moich mediów społecznościowych. Serdecznie zapraszam do lajkowania, serdecznie zapraszam do polubienia moich stron, do abonowania moich mediów społecznościowych. Również pod filmikiem znajduje się link do mojego konta na Steamie. Jeżeli chcecie mnie dodać do listy znajomych, możecie to bardzo chętnie zrobić. Wybredny nie jestem. Przyjmuję wszystkich do mojego grona. W razie jakbyście chcieli się ze mną w jakiś sposób skontaktować, to po prostu żebyście mieli możliwość. Ale właśnie najszybciej to zrobicie, najszybciej mnie osiągniecie właśnie poprzez Facebooka i Instagrama. Tu jest od tego miejsca 80, od następnego semafora również 80 km na godzinę. Ja tu potwierdzam w PZB, ale magnes 1000 Hz nie zareagował, ponieważ jedziemy z prędkością mniejszą niż 80. Chwila koncentracji, jak zwykle, żeby tutaj po prostu się w odpowiednim miejscu zatrzymać. Za 500 metrów tutaj widzicie, jesteśmy skierowani w prawą stronę, na prawy tor. I wjeżdżamy pomalutku w perony. Po cieniu widzę wiatrak z tyłu. Widzicie, tutaj jest haltepunkt H i zaraz przed tym powinniśmy się zatrzymać, żeby było prawidłowo. No, wiatraki tu stoją. Bardzo popularny widok w Niemczech. Niemcy są krajem, które takie pole wiatraków bardzo dużo i bardzo gęstym rozsianiu, że tak powiem, poustawiali. ...15.40, jak na razie mamy 15 sekund spóźnienia.
ale nic nie szkodzi, to nie jest jeszcze żadna katastrofa. Patrzymy na semafor wyjazdowy, 80 od tego miejsca, jest to semafor wieloodcinkowy. Zielone światło mówi, że następny sygnał V-Max. Od tego miejsca 80 do następnego semafora i od następnego semafora 160 km na godzinę prędkości, która tutaj obowiązuje. Następny przystanek Düren za 9 km. Dawno już chomikiem nie jechałem, muszę przyznać. Ostatnio jechałem chomikiem, nagrywając filmik do gry jeszcze Train Sim World 2. Tam jechaliśmy chomikiem z Drezna do Riesen. Ale muszę przyznać, że ogólnie jednostka bardzo fajna. Bardzo dobrze się nią prowadzi. Można nią sterować tylko i wyłącznie przepustnicą. Do przodu jest dodawanie mocy, do tyłu jest siła hamowania. Tutaj tego hamulca zespolonego w zasadzie wcale nie musimy używać. Tu mamy semafor. Od tego semafora 160 km na godzinę. Dobra. Ciśniemy na maksa, przepustnicę kładziemy na stole, jak to niemieccy maszyniści mówią, że przepustnicę, jeżeli na maksa damy, to ją na stole kładziemy. To w sumie rację mają, no nie można zaprzeczyć, nie? Prawie, że opiera się już o to biureczko. Wiecie co? Zobaczymy, czy uda mi się tutaj tempomat włączyć. A, tu się włączało, okej, okay, czekajcie. Czyli do 160 się rozpędzimy. Żebyście wiedzieli, jak się tempomat tutaj włącza, muszę tutaj obserwować. Z jednej strony chciałbym przybliżyć na wykres, tutaj na prędkość, ale z drugiej strony muszę obserwować szlak, żebym zaraz czegoś, kurde, nie przegapił. 155, 156. Tak jest, 159. Jak widzicie, do 60, tempomat jest włączony, ponieważ widzę tą niebieską kropkę tutaj i w tym momencie ten tempomat będzie mi tą prędkość utrzymywał, dopóki nie zacznę hamować. Jeżeli tylko zacznę hamować, to ten tempomat się wyłączy. Ale tak, dla was, żebyście wiedzieli, rozpędzacie się do swojej prędkości, którą potrzebujecie, wciskacie tutaj ten guziczek do tempomatu. Tutaj możecie sobie tym przełącznikiem jeszcze tą prędkość regulować. Ale w zasadzie jak włączycie sobie prędkość wybraną, to ta jednostka powinna tą prędkość utrzymywać. Widzicie, ja mam 160 km na godzinę. Jest to wprawdzie maksymalna dozwolona prędkość dla tej jednostki. Ale jak wiemy, nawet jak jest z górki, to tą prędkość jesteśmy w stanie w jakiś sposób przekroczyć, że ta prędkość nigdy się nie będzie na tym poziomie utrzymywać, jeżeli nie mamy włączonego tempomatu. Od tego miejsca powinna się włączyć linia LZB. Zobaczymy, czy nam się ta linia tutaj włączy. Prawdopodobnie nie. Chociaż nie jestem pewien. O, czekajcie. Mrugające światło semafora, mrugające światło semafora wieloodcinkowego, mówiąca, że od następnego semafora 80 km na godzinę. Ja się teraz muszę bardzo szybko wyhamować do 85, do naszej prędkości kontrolnej, inaczej dostanę nagłe hamowanie. Dobra. Bardzo ważne, nawet jak jedziemy 160 i mamy przed nami ograniczenie do 80, to musimy po aktywacji, po potwierdzeniu PZB
musimy wyhamować do naszej prędkości kontrolnej, jaka jest w tym miejscu, to znaczy w tych ustawieniach 85 km na godzinę. Od tego miejsca 80, od następnego semafora 100. Jeżeli chcecie się więcej szczegółów dowiedzieć, jak mniej więcej PZB działa, jak się z PZB jeździ, zapraszam na mój filmik Jak działa PZB. Tam jest większość rzeczy takich najważniejszych wytłumaczone. Prędkości kontrolne dla różnych ustawień, jak to działa, ile czasu mamy na uzyskanie naszej prędkości kontrolnej. Także jeżeli tylko chcecie dowiedzieć się więcej o działaniu PZB, zapraszam na mój filmik. Dobra, i stoimy. Otwieramy drzwi po prawej stronie. A na pierwszej stacji bardzo dużo osób wysiadło, za to na drugiej i pozostałych coraz mniej. Widzicie, tu znowu była zapowiedź, żeby uważać na odstęp między pociągiem a krawędzią peronu. Blokujemy drzwi. Od następnego semafora 100 km na godzinę. Następny przystanek Chorrem za 20 km. Ojej. No dobra. 20 km to kawałek mamy. Tutaj mamy semafor, u góry już widzę, że jest cyfra. Dziesiątka mówi nam o tym, że 100 km na godzinę jest od tego miejsca dozwolone. My tutaj wyjeżdżamy na tor główny. Tutaj tym prawym torem, tutaj, co zaraz równolegle do naszego biegnie, można jechać troszeczkę inną jednostką, można jechać Bauraje 423, też bardzo fajne przejazdy. Już też chyba jechaliśmy, ale to też jechałem prawdopodobnie w grze Train Sim World 2. Chyba trzeba byłoby odświeżyć te wszystkie jednostki trakcyjne i te wszystkie jednostki trakcyjne jeszcze raz nagrać w nowej odsłonie w Train Sim World 3. Tak mi się teraz wydaje, że dobrym pomysłem, to by było naprawdę dobrym pomysłem. Patrzymy na prędkość, bo zaraz sobie tutaj tempomacik włączę. Maksymalna prędkość dozwolona 160 km na godzinę. Staramy się tą prędkość tutaj właśnie osiągnąć. Już się tutaj przygotuję. 68. Trochę moc z przepustnicy zdejmę. W zasadzie pociąg sobie sam będzie tutaj teraz już tą prędkość utrzymywał, ale po co mamy tutaj? O, widzicie. O, wilku mowa. Jednostka trakcyjna Bauraje 423, która jedzie w kierunku Düren. Dobra, mamy chwilę czasu, no to wam opowiem, co to jest za jednostka trakcyjna. Jedziemy chomikiem, czyli Bauraje 442, produkowaną przez firmę Bombardier Transportation. Była to jednostka, która produkowana była w latach 2008 do 2021 w różnych wariacjach,
Jak już wspominałem, była dwuczłonowa, trzyczłonowa, czteroczłonowa, pięcio- i sześcioczłonowa. Dwuczłonowa miała cztery silniki trakcyjne, trzyczłonowa również cztery, czteroczłonowa sześć silników trakcyjnych, pięcioczłonowa sześć silników, sześcioczłonowa osiem silników. Bardzo dużo silników trakcyjnych, muszę przyznać. Jak na swoją długość, muszę przyznać, że dość sporo. W zależności od wariacji, w zależności od wersji wyprodukowanej, do takiej jednostki trakcyjnej mieściło się od 110 do 340 pasażerów. Taki mały pociąg Intercity, muszę przyznać. No, z tym, że z troszeczkę mniejszą prędkością, do której się jest w stanie rozpędzić. Maksymalna prędkość 160 km na godzinę. Można to również tutaj odczytać. Höchste zulässige Geschwindigkeit 160 km die Stunde. Führerraum 2, czyli jesteśmy w kabinie numer 2. Jedziemy w zasadzie tyłem tego pociągu. Obsługuje w Niemczech głównie napięcie 15 000 V prądu przemiennego. Są również możliwości przebudowy tej jednostki na multisystem, tak aby po prostu każda jednostka była dopasowana do kraju, po którym ona ma jeździć. Bardzo fajne rozwiązanie, także Bombardier starał się te jednostki w tym momencie tak dopasować, żeby rozszerzyć swój rynek zbytu, żeby po prostu te jednostki mogły w każdym kraju Europy jeździć. Podobne rozwiązanie nawet zrobił Stadler ze swoim Flirtem trójką, który również jest w stanie obsługiwać multisystem. I z tego co wiem, Flirty trójki od Stadlera po Polsce sobie normalnie śmigają. Maksymalna długość jednostki 315 metrów, chyba że jesteśmy połączeni dwoma pociągami, no to oczywiście będzie ten cała ta długość pociągu będzie troszeczkę większa. Tutaj mam nawet notatkę, że te jednostki są w systemie, budowane w systemie modularnym, co oznacza, że składy można sobie składać na życzenie, dopasowywać wysokość stopni, długość, maksymalną liczbę siedzeń, ilość toalet na pokładzie. Całkiem fajny. Fajny pomysł w sumie na budowę takiego pociągu. Można sobie praktycznie złożyć jednostkę w taki sposób, żeby jak najbardziej pasowała do naszych potrzeb. Występują w tej grze dwa malowania tej jednostki. My jedziemy standardowym czerwonym malowaniem Deutsche Bahn Regio. Tutaj nawet mamy logo Deutsche Bahn Regio. Pociągi regionalne firmy Deutsche Bahn. Jest jeszcze jedno standardowe malowanie srebrne, na które występuje bardziej w okolicach Lipska. Tutaj można te srebrne malowanie też zauważyć właśnie w tym dodatku z Lipska do jakiejś stacji. Nie wiem, w tym momencie nie pamiętam dokładnie jakiej stacji, bo ten dodatek z Lipska to nie uważam, żeby był udany i nie gram go zbyt często. Także jednostka jest naprawdę bardzo ciekawa. Bardzo silna, bardzo praktyczna. Dwa i pół kilometra do zatrzymania. Już zacznę hamować, ponieważ tarcza ostrzegawcza mruga, co oznacza zmianę ograniczenia prędkości do 100 km na godzinę. Potwierdzać w PZB tego nie musimy.
potwierdzamy wszystkie prędkości mniejsze niż 100 km na godzinę. Półtora kilometra. Zaraz zobaczę, czy tutaj są światła długie w tej jednostce, czy po prostu mogę sobie troszeczkę lepsze światło tutaj włączyć, bo zaczyna się robić wieczorek, zaczyna się robić coraz ciemniej. Trzeba byłoby się tutaj przygotować do tej pory dnia. Lepsze światła z przodu, mamy lepszą widoczność, co się przed nami dzieje. Może światło na pulpicie tutaj. Powtarzacz, że od następnego semafora 100 km na godzinę. Tutaj chwila koncentracji. Fajnie słychać stukot kół na rozjazdach, jak tą jednostką się po rozjeździe przejeżdża. Też mało spotykane w tej grze. Stukot kół jest tutaj naprawdę rzadkością. Piszczenie zamykanych drzwi tutaj w którejś jednostce po prawej stronie. Dobra, stoimy. I otwieramy drzwi z prawej strony. Ale tutaj ruch? Ja nie mogę. Ten pojechał, ten tutaj... Słyszałem jeszcze jedną zapowiedź, żeby nie zostawiać przedmiotów bez opieki, bagażów bez opieki, przedmiotów. 15:58 i 30 sekund, mamy odjazd. To naświetlenie w tych starszych dodatkach o wiele bardziej mi się podoba niż oświetlenie. To nasycenie tego światła, to takie jaskrawe oświetlenie w tych nowych dodatkach mi się nie bardzo podoba. Ale nawet tego nie zauważyłem przy graniu, bo nie zwracałem do tej pory na to uwagę. Widzę to po screenshotach, które właśnie wstawiam na moje media społecznościowe. Od razu widać, który screenshot jest zrobiony ze starego dodatku. Te kolory są takie żywe, takie prawdziwe, nie są takie blade. A znowu z tych nowszych dodatków te wszystkie screenshoty są takie blade, przejaskrawione. To oświetlenie, no dziwne. Dziwne. Od tego miejsca 100 km na godzinę. Semafor wyjazdowy. Następna stacja Köln-Ehrenfeld za 15 km. A już się pomału tutaj zbliżamy do końca naszej wyprawy. Tutaj maksymalna prędkość 160 km na godzinę. Kładziemy znowu naszą przepustnicę na stole. Rozpędzamy się do naszej prędkości maksymalnej. Włączamy sobie tempomat. Fascynuje mnie ten stukot kół właśnie, jak się przejeżdża przez rozjazd. Rzadko kiedy się zdarza, żeby to było właśnie słychać w tej grze. Chociaż muszę przyznać, że jakby nie patrzeć, stukot kół uważam za nierozłączny aspekt kolejowy. Zawsze stukot kół słychać przy przejeżdżających pociągach, szczególnie przy rozjazdach, bo na torach
to jeżeli mamy tory spawane ze sobą, to stukotu kół i tak nie będziemy słychać. Słyszeć, sorry. Stukotu kół nie będziemy słyszeć. Tory spawane nie mają łączeń, nie mają tych takich odstępów między sobą i dlatego też... O, za szybko jadę. Trochę się zagadałem. Było to ostrzegawcze, nagłe hamowanie. PZB mówiło, że jedziemy za szybko. I jakbyśmy nie zareagowali, to byśmy w pewnym momencie to nagłe hamowanie dostali, ale tylko do momentu, w którym byśmy uzyskali tą normalną, dozwoloną prędkość, dlatego nagłe hamowanie ostrzegawcze. O, patrzcie, dogoniliśmy tą jednostkę trakcyjną tutaj, która wyjeżdżała tam ze stacji. On się musi żółwić po każdej stacji, przy każdym peronie musi się zatrzymać, a my mkniemy 160 km na godzinę naszym pociągiem, naszym chomikiem. Nie wiem jak wy, ale właśnie pora wieczorna albo bardzo wczesnym rankiem jest moim ulubionym momentem gry właśnie tutaj w tym symulatorze. Właśnie najbardziej porą wieczorną lub ranem, rankiem całe oświetlenie, zachód słońca albo wschód słońca mi się najbardziej podoba. Pora roku nie gra w tym momencie roli, ponieważ uważam, że każda pora roku ma swój taki charakterek, ale właśnie pora dnia, naświetlenie, jak słońce świeci, to tutaj najbardziej dodaje takiego fajnego charakteru w tych wszystkich przejazdach. Możecie mi w komentarzach napisać, o jakiej porze wy lubicie, może są fani przejazdów kolejowych, które odbywają się tylko i wyłącznie w nocy. O! Czerwone światło? O, hamulec awaryjny włączyłem. Niedobrze. Niedobrze, bo hamulec awaryjny. Będę musiał czekać, aż się przewód popełni. Dostałem teraz nagłe hamowanie, bo przejechałem przez magnes 500 Hz z prędkością większą niż 25 km na godzinę. Ale to było też również do przewidzenia, no bo jak miałem wyhamować? No już, cicho. Mamy czerwone przed sobą, interesujące. Ale jak widzicie, system bezpieczeństwa zadziałał poprawnie, żebyśmy nie przejechali przez czerwony semafor. Doszło do nagłego hamowania, które to zabezpieczyło przed tym, żebyśmy nie przejechali właśnie przed semafor, który się świeci na czerwono. Przewód hamulcowy widzę, że się popełnił. Cylinder hamulcowy jest jeszcze z powietrzem, ale to tylko dlatego, bo mam tutaj też, nie dość, że mam zaciągnięty hamulec, to jeszcze tutaj jest coś takiego jak takie aktu automatyczne luzowanie hamulca przy ruszaniu. Jest to takie zabezpieczenie pociągu przed stoczeniem się na pochyłych stacjach, jak stoi, że pociąg po prostu, gdy stoi, ma automatycznie zaciągnięty hamulec do pewnego stopnia, żeby się nie staczał. My się tutaj dorolujemy troszeczkę bliżej semafora, żeby go było lepiej widać. Ale szczerze, czerwonego semafora się tutaj nie spodziewałem, szczególnie, że planowo powinniśmy być już o wiele dalej. Zadzwonimy do Hansa, zobaczymy co nam powie. Nie przepuścił nas. No to dobra, zobaczymy tutaj. Zaraz się okaże, że mamy błąd w grze i nie możemy... A nie, skład towarowy przed nami stoi. Na czerwonym.
Zaraz się okaże, że nie będziemy mogli w ogóle pojechać dalej. Zobaczmy, zawali drogę. Zobaczmy, co tutaj się stało z przodu. O ile nam zasięg kamery na to pozwoli. No już wagony widzę. Tu jeszcze jednostka trakcyjna stoi między nami. Nie, to jest pociąg towarowy z wagonami, platformami do samochodów. Zobaczymy, jaka lokomotywa z przodu. Mały kontener energii. Baura jest 143, też możliwe. Też bardzo możliwy skład. Była to jednostka też wykorzystywana do przejazdów towarowych, ale badziew jak ta lala. Jak my tutaj mamy jechać dalej? Jak mamy tutaj nasz rozkład jazdy utrzymać? Torowisko jest ułożone na prosto. Chyba, że musimy poczekać, aż ten pociąg towarowy stąd wyjedzie. Nie, też stoi. A ten dźwięk silnika 187, tu wszystko stoi. Tutaj jest nawet podwójny z firmy Captrain. No to mamy mały problem. Mamy wszystko zakorkowane. Wszędzie świecą się semafory na czerwono. I my nie mamy jak dalej jechać. Jeszcze chwilę poczekamy. Jeżeli nic się tutaj nie zmieni, jeszcze zaczęło padać do tego, człowieku. Jeżeli się tutaj nic nie zmieni, to nasz przejazd zakończy się o wiele wcześniej i nie zakończy się po raz pierwszy na stacji końcowej. No dobra, zobaczmy, co tutaj mamy w tej jednostce trakcyjnej. PZB, guziki do obsługi PZB. Jest to tutaj guzik rozkaz 40, zezwalający nam na deaktywację magnesu 2000 Hz, czyli trzymając ten guzik możemy przejechać przez czerwony semafor bez nagłego hamowania. Do tego uwolnienie PZB, potwierdzenie PZB. No to jasne. Hamulce postojowe, hamulce ręczne, zaciągnięcie, odluzowanie i tutaj jest test, ale testowanie tego hamulca nie jest aktywne. Pantograf góra-dół. Wyłącznik szybki, włączanie tempomatu, ustawienia prędkości tempomatu, nasza przepustnica. Przycisk 2. Zobaczmy, czy na tym wyświetlaczu można coś poprzyciskać. A można? Nie wiem, co to jest NBU. Zug Konfiguration. Jest to konfiguracja pociągu. Pociąg 1 i pociąg 2. Popatrzmy, poprzyciskajmy trochę. Nic tu się nie dzieje. I teraz też nie wyjdę stąd. No, wyjdę. Nicht ansteigen. Regional Express na Siegen to powinno być. Można to byłoby w zasadzie również ustawić. A! Teraz tylko nie widać zbytnio, bo deszcz pada i regionalny ekspres numer 9 tutaj się już świeci na tych wyświetlaczach. Powinniśmy to w zasadzie zrobić przed ruszeniem w drogę, ale szczerze nie pomyślałem o tym. Rzućmy okiem na semafor. Dalej czerwone. Chyba nie dojedziemy dzisiaj na stację. Hochrunter, czyli można tutaj sobie jeszcze
nicht einsteigen, nie wsiadać, Aachen, Köln, Siegen. Jest to Regional Express do Siegen. Bynajmniej tak stało w opisie. Wariantę übernehmen, czyli ustawić. Okej. Okay. Tutaj mamy jeszcze aktuelle Zustand, czyli właściwości pociągu. Parkbremse, direkte Bremse, indirekte Bremse, czyli hamulec postojowy, hamulec zespolony. Piaskowanie. Gleitschutz, czyli zabezpieczenie przed poślizgiem, Luftpressa, kompresor. I tutaj znowu coś po polsku. Pynik pisze automatyczny test, jakiś tam. Wynik obliczeń procentowych siły hamowania. Bremshundersste 194. BRH. Bremshundersste jest to odłamek, odsetek siły hamowania, który się wylicza z wagi pociągu. I ten odsetek hamowania mówi nam o tym, w jakich ustawieniach PZB mamy jechać. Fajnie, że to tutaj pisze. W zasadzie nigdy się tutaj nie bawiłem tym komputerem pokładowym. Nawet nie wiedziałem, że to tutaj jest. 194 jest bardzo wysokie, czyli ten pociąg bardzo dobrze hamuje. I tutaj mamy jeszcze Bremskräfte, czyli Zug Kräfte, siły pociągowe i siły hamowania. W tym momencie tutaj się w zasadzie też nic nie pojawia, bo stoimy. I się nie zapowiada na to, żebyśmy dalej pojechali. Rzućmy jeszcze raz okiem. Nie, 143 stoi. I tutaj te dwa pociągi towarowe również stoją. No cóż, nie wygląda to dobrze. Już mamy 9 minut, nie 9, 3, 4, 7 minut spóźnienia. Nic się też nie zapowiada na to, że dojedziemy. O, tutaj też jest bardzo fajna ciekawostka. Jak widzicie, ten semafor jest wygaszony, dwa czerwone światła się nie świecą, świeci się tylko i wyłącznie biała kontrolna lampka. Mówi o tym, że ten semafor jest wygaszony, ponieważ on dotyczy linii kolejowej, która tutaj w prawo skręca, tu, w tą stronę. I jego trzeba się tylko i wyłącznie wtedy dostosowywać, do niego się dostosowywać, jeżeli my byśmy tutaj w prawo skręcili. On by nam tutaj mówił, jest to wieloodcinkowy, nie, to jest zwykły semafor. On nam by tutaj mówił, czy tam możemy wjechać, czy nie możemy wjechać. Biała kontrolka mówi o tym, że ten semafor jest aktywny, ale jest wygaszony. On działa, ale się na nim nic nie wyświetla, ponieważ nic, co by nas dotyczyło, musi nam powiedzieć. No i co? I nie dojechaliśmy. Ale znamy to właśnie z tych starszych dodatków, że problemy z czerwonymi semaforami, problemy z czerwonymi światłami, które po prostu świecą się i nie gasną, nie zezwalają na dalszą jazdę. Problem ten jest nam znany. W zasadzie od zarania dziejów, od pierwszej części ten problem nigdy nie był naprawiony. Mimo to, że to jest rozkład, rozszerzony rozkład jazdy, jest to dodatkowy rozkład jazdy, który dokupiłem do tej linii kolejowej. Mimo to, jak widzicie, jest jeszcze problem z semaforami. Dobra. Mamy 16:15, jesteśmy już 10 minut spóźnieni do naszej stacji. Ja, szczerze mówiąc, poddaję się.
chyba już nie dojedziemy. Jedyne co mogę to zrobić, to zapisać i zobaczyć, czy będę mógł to zmienić, ale zrobię to już bez filmiku. Nie udało nam się dzisiaj dojechać do naszej stacji końcowej. Mimo to dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jeżeli wam się filmik podobał, zostawcie lajka i komentarz. Na wszystkie komentarze odpowiadam chętnie z wami, na tematy symulatorów rozmawiam. Do tego zapraszam wszystkich na moje media społecznościowe. Wszystkie linki, gdzie mnie można znaleźć, znajdują się pod filmikiem. Trochę rozczarowany z przejazdu. Myślałem, że chociaż dojedziemy do dworca głównego w Köln, ale jak widać nie udało nam się. Mówi się trudno. Również takie filmiki się zdarzają. Nic na to nie poradzimy. Ja życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!